Taki jeden warszawski memiarz szerzy błędne powiedzenie, że a tu plus najlepsza buda. To jest a tu minus, czyli po prostu a tu. I to mi robi bardziej niż plusowe. Także jakby ktoś miał wątpliwości, FSO, to jest marka, nie Polonez. Bo często to się myli. Polonez to model, a tu to model modelu. Tak. Także dzisiaj piękne, dosyć znane Atu Minus z 96 roku. A do silnika przejdziemy później. Jazda! Niektórzy niezbyt zainteresowani polską motoryzacją mogą zapytać, gdzie mogą poznać, że nie jest to Karo. Odpowiem wam, a tu. A tak zupełnie serio, a tu jest wersją sedan Karo i różni się w zasadzie tylko dupą. Patrząc na tą klapę, już mogłem wam zaspoilerować, jaki tu pracuje silnik. To wam pokażę na razie tylko tyle, ale do silnika to przejdziemy sobie później. 1.6 GLi. Kto wie, ten wie, kto nie wie, ten się zaraz dowie. Co do samego Atu, zostało wprowadzone do sprzedaży w 96 roku i już po 2 latach, w 98, zamiast zwykłego Atu było Atu Plus, które produkowali 4 lata, no czyli jakby nie patrzeć, 2 razy dłużej od zwykłego Atu. Ile powstało minusów? Nie wiem, nie znalazłem informacji. Niestety, szkoda. Jednak Atu jest no najrzadszą budą Poloneza, no bo jednak Karo tłukli o wiele dłużej. Karo Plusy tak samo długo jak Atu Plusy. Ale też co jest ciekawe, to Atu nie było w wersji wąskiej. Atu szły od razu szerokie. No i to widać też po tym egzemplarzu, że to jest szeroki. Chociażby po szerokości zawieszenia. To jest dosyć logiczne. Plastikowym podszybiu, czy... A, tam mój bajzel leży, dobra, to zaraz się wnętrzem zajmiemy. Ale czy również po zegarach. Zegary również są na pierwszy rzut oka z szerokiego. Co jest ciekawego w tym egzemplarzu? No, ten egzemplarz jest w naprawdę świetnym stanie, ale skupmy się w ogóle może na samym modelu. Spójrzcie na bryłę tego nadwozia. To jest typowe nadwozie trójbryłowe, i nie wygląda, jakby ktoś po prostu zabrał z Karo klapę. Mi się podoba. Wolę Atu. Chociaż z drugiej strony, już skupmy się na samym tyle, no to w sumie cały czas z tej samej strony, no bo mówimy o Atu. Więc do Atu trzeba podchodzić głównie z tej strony, bo to jest wyróżnik. Ten tył, no, jest spoko, ale coś tu mi nie pasuje, tak trochę biednie jest. I nie chodzi mi o brak tej blendy, która tu jest w plusach chociażby, tylko jakoś tak lampy z Karo mi bardziej podchodzą. Te nie są złe. Taka o, zwykła, najzwyklejsza lampa. Ale jest to spójne. Dobrze, że nie wrzucili tu lamp z Karo. To by była tragedia. No tutaj o, ZGP znacie, ale tu zapraszamy, ja zapraszam w sumie na Insta, na profil. No głównie tego samochodu, bo foty naprawdę są tam fajne. Także jeśli chcecie zobaczyć życie tego Atu, to zapraszam. Klameczki typowo polonezowe, czarne, nielakierowane, kasetowe. Lubię to, naprawdę to lubię. Do koralików zaraz przejdziemy. Otwórzmy kufer. I tu też nad blachą jest takie wycięcie w czarnym, twardym plastiku, żeby sobie złapać i kufer otworzyć. Wygłuszenie nie. Ale bagażnik, zobaczcie, jest nawet całkiem spory. Tutaj taki ledzik ładny dołożony u góry, żeby było jasno. Mimo wszystko muszę powiedzieć, że jest to naprawdę pakowny samochód. Spodziewałem się tego bagażnika mniejszego. Plus, no tam jak się przypatrzycie, to widać, że kanapa jest dzielona w tradycyjnych proporcjach. Także spoko. Jest to w pełni funkcjonalny sedan. Taki sedan na miarę naszych możliwości. Nie, no zobaczcie, no to jest naprawdę pakowny samochód. Myślę, że wielkością bagażnika może konkurować z konkurentami. A, żebym se zdanie ułożył. Nie wiem dokładnie, jaką ma pojemność. Sprawdzę i wam tu gdzieś napiszę.
jest dość pakowny. Jest ustawny, bo zobaczcie, tutaj jest taka delikatna wnęka, tu też jest delikatna wnęka, tam widać bardzo wyraźnie nadkola, ale mimo to bagażnik jest foremny i naprawdę tutaj sporo rzeczy wejdzie. No i podświetlenie blachy nie jest w tej listwie, za którą łapiemy, tylko w zderzaku. Dlaczego? Nie wiem. Jak przejdziemy do frontu i wykadruję tak, że tyłu nie widać, o, no to patrząc, tutaj mamy zwykłe szerokie karo. Grill klasyczny, z tymi żeberkami, lampy z białymi kierunkowskazami, halogeny z ożebrowaniem z przodu, tutaj ucho do holowania tradycyjnie. Nie będę za nie szarpać, ale jest zdrowe. Kopaczki tradycyjne dla Karo i dla Atu. Mi się bardzo podobają, mają taki fajny, klasyczny wzór, który współgra z całą tą linią, z tym przetłoczeniem. O, Jezu, gadam o stylistyce poloneza, do czego to doszło. Nie, no żartuję. Lampy też tradycyjne, z takim tu podcięciem łagodnym. Tu proste, u góry na dole. No i kierunkowskaz również jest tak tutaj delikatnie wyprofilowany. Jakiś owad mi wleciał do ucha. Oczywiście klosz reflektora jest osobny od klosza kierunkowskazów. No i jest to dosyć praktyczne rozwiązanie. Tu na lusterku jest taka harmonijka. Ona jest gumowa, taka miękka i jest spójna z jednym elementem. Jakim? Z gumą dookoła drążka zmiany biegów. Ale do tego też spokojnie dojdziemy. Na razie pora zmieścić się na tylne siedzenie. No tak. Centralny zamek jakości teraz Polska, czyli brak. O. O. Se miejsce wybrałem. No dobra. Samolot pogoniony, także pora ładować się do wnętrza. I we wnętrzu, jako że jestem dość słusznego wzrostu, jest ciasno. Już pomijałem koraliki bardzo stylowe, które mi tutaj troszkę zawadzają między nogami. No to jednak tutaj siedzę wsunięty dość mocno. No i zobaczcie, kolana mam w oparciu kierowcy. Tutaj ten fotel jest troszeczkę bardziej wsunięty i jest więcej miejsca. Nadal nie ma szału. Szyby oczywiście na korby, są spioły. Tradycyjnie po jednej dla każdego, a co? I boczek przeszyty trochę takim materiałem, no nie jest skajowy, ale do tego gumowa rączka, plastikowa korba, plastikowa klamka, plastikowa spioła. Proste, niewybujane, niewygórowane. Skupmy się też na tylnej półce, ponieważ tutaj mamy mechanik pojazdów samochodowych. Tadeusza Richtera i małe Atu. Atu cepcja. No, poza tym oczywiście mamy bardzo stylowego, kultowego pieska kiwającego główką. No, zakiwaj. O, kiwnął. No i budowa, naprawa, eksploatacja FSO Polones. A jak na głowę? No na głowę miejsca brak. Tu mogę się złapać rączki. Fajna taka w ogóle długa jest ta rączka. Patrzcie, o. Taka całkiem, nie? Ale na głowę miejsca brak. Nie jest tu zbyt komfortowo, ale jechać się da. Bywało gorzej. Chociaż przy tych gabarytach samochodu, bo Polones ma... O Jezu, żeby wam nie skłamać. 4,5, 4,6 metra, czy może nawet 4,7? Nie no, 4,7 to nie. Ale ponad 4,5 metra ma na pewno. No to jednak tutaj więcej miejsca można byłoby gospodarować na nogi. I głowę. Chociaż głowę. Biorąc też pod uwagę, że dach jest płaski, nie? On nie schodzi ku tyłowi, tylko jest po prostu płaski. Tutaj brakuje miejsca, no. Dobra, wysiadam stąd, bo jest gorąco, szczególnie w środku, bo jest dzisiaj ciepło, słońce świeci, to a tu jest ciemne. Ja jestem w skórze, to się zaraz zagotuje. Zanim skupimy się na wnętrzu samym w sobie, zobaczcie, jaka fajna polonezowa torba. Taka naprawdę fajna, stylowa, pasuje do wozu. No i samochodem na weekend. Gdański informator świątecznego wypoczynku z okazji 25 lat PRL. Tak go spróbuję delikatnie. Jako cholera, jestem praworęczny, robię to lewą ręką. A, taka broszurka. O kurczę, dobra.
No uwielbiam takie klimaty. Patrzcie. S7, S6. A co to? A na co to komu? Świetne. Fantastyczne. Uwielbiam takie klimaty. No. To niech sobie tutaj leży grzecznie. No i co? Co do wnętrza? Typowa polonezowa kierownica czteroramienna. Najzwyklejsza. Zegary szerokie, w sensie z szerokiego. Tak samo jak i całe wnętrze. Kratki nawiewu, schowek tak wprofilowany w załamanie deski rozdzielczej. Skrzynia manualna z rasową blokadą na skrzynie. Nawiew, radio, spioła z przodu, zapalniczka z przodu. No i co? Kompletnie zero zaskoczeń. Takie proste, typowe polonezowe wnętrze. Deska ma fajną taką półeczkę. Podoba mi się. Dosyć praktyczne, ale wiadomo, lubię półeczki w takim miejscu, bo jeżdżę Peugeotem 206. Znaczy nie jeżdżę, bo Peugeot nie jeździ, ale to ci. Proste, zwykłe wnętrze. Naprawdę nie wiem, co mam gadać o tym wnętrzu. Bardzo proste, bardzo czarne, bardzo plastikowe. W sumie bardzo plastikowo-gumowe. No bo nie jest całe z twardego plastiku. Kierownica jest taka miękka. I kierownica jest fajna, duża, ale o tym to jeszcze będę gadać podczas jazdy. No to nastał ten moment, żeby pokazać Wam silnik. Co zrobiłem, nie wiem. Chyba otworzyłem. No i co? Jednostka, która tutaj się znajduje, to nie jest nic innego jak 1.6 OHV. O mocy, no tam koło 80 koni i moment chyba koło 125 Nm. Katapultuje to ten wehikuł do setki około 15,5 sekundy, czy około 15 sekund i rozpędzi go maksymalnie do 155 km na godzinę. Mamy talerz, ale zobaczcie, to jest wtryskowiec. To jest monowtrysk. Ogólnie wtryskowy, mam wrażenie, że prowadzi się trochę bardziej współcześnie od gaźnikowca. Ale no, moja styczność z polonezami jest taka, że to jest trzeci, który prowadzę. Także, no. No i zajrzyjmy sobie do wnętrza, tak jeszcze przed jazdą tutaj, na miejsce kierowcy. No i co? Koraliki. Fajne, takie klimatyczne, ale nie wiem, czy plecy i pośladki nie odpadną po dłuższej jeździe. Zegary klasyczne, no mamy temperaturę. Kontrolkę oleju chyba tutaj. Tu kontrolki, mamy też dogrzania świec żarowych i podgrzewania foteli. Nie ma tu ani jednego, ani drugiego, więc jakość teraz polska. No, zegary jak zegary, bardzo proste. Zegarek analogowy, wskaźnik paliwa i w zasadzie tyle. Niczego więcej tu nie potrzeba. Jeśli mnie pamięć nie myli, to w szerokich tutaj była wskazówka do pokazywania ciśnienia oleju w gaźnikowych. Jak widać, wtryskowy tego chyba nie ma. Światło zapalamy tradycyjnie tym, przeciwmgielne tym, grzanie tylnej szyby. Tutaj nawiew, światło awaryjne, tylne przeciwmgielne. Wszystko proste, jasne, dobrze opisane kierunkowskazy, długie. Oczywiście jest to samochód męski, mamy skrzynię manualną, nie mamy wspomagania kierownicy. Albo mamy, a ja nie wyczułem, manualne lusterka. No i po prostu samochód do bólu prosty. Czego chcieć więcej? Samochód ma jeździć. Lampki do czytania. Daszek. I co tu mogę gadać? Mogę Wam się pokazać tutaj i pomachać ładnie. O, i tam jak ktoś idzie sobie. No. Także co? Zmieniamy kadr. I ruszamy w drogę. Cudem techniki. Odpalamy ATU. Pozwolę sobie wyłączyć nawiew. Proszę bardzo, na widok kluczyka. Światła zapalone. Teraz trzeba stąd wyjechać, co nie będzie łatwe, bo wyjechałem w jakieś takie dziwne miejsce na końcu świata, ale tam chyba będzie gdzie zawrócić. Bo to już chyba koniec tej drogi jest w ogóle. Jedziemy. Pozycja za kierownicą jest. Ergonomii brak. Także siedzę troszkę zwinięty. Może pedały są przesunięte z osi kierowcy. Kolanem haczę drążek zmiany biegów, jak jest jedynka. Chociaż może Wam też opowiem o tym, jak ATU na zawieszeniu klasycznym, czyli sztywny most i resory piórowe z tyłu. Jak wybiera nierówności? No, wybiera.
sprawia wrażenie właśnie takiego solidnego samochodu do wybierania nierówności. Aczkolwiek, no nie powiem, żeby wybierał w sposób jakiś taki komfortowy. Nawet mogę powiedzieć, że wybiera w sposób ciężarowy. Może to właśnie za sprawą, na pewno to za sprawą sztywnego mostu i resorów piórowych z tyłu. Także co do wybierania nierówności, no to pewnie sami widzicie, że no troszkę telepie. Też jadę powolutku, bo tutaj jest kurz, jest takie rozjeżdżone błotko, które zostało piachem, ale tam już widzę asfalt. A tu widzę więcej dziur. Hehe. Powolutku, na spokojnie. Jesteśmy na utwardzonej nawierzchni. Są to co prawda płyty, ale jak widzicie, płyty tutaj akurat nie robią zbyt dużego wrażenia na tym zawieszeniu. Zaraz nam się ponownie zmieni nawierzchnia. Tym razem kostka Bauma. No i tutaj przerwy między kostkami są tak małe, że jedzie się jak po asfalcie. No i mamy 50. Nie ma najmniejszego problemu z jakąkolwiek elastycznością taką w ruchu codziennym. Mimo tego, że faktycznie biorąc pod uwagę moc, moment i osiągi, to Polonez znacząco odstaje od dzisiejszych standardów, to mimo wszystko można nim spokojnie nadgonić za współczesnym ruchem. Czy takie ładne atu przyciąga wzrok na ulicy? No, głównie starszych ludzi. Nie chodzi mi tutaj o faktycznie starszych ludzi, ale często ludzi już dojrzałych, takich koło 50, trochę ponad. Na oko oczywiście. Na oko to chłop w szpitalu zmarł, ale Bozio dała oczy, żeby robić na oko, nie? Podejrzewam, że to jest kwestia właśnie tej nostalgii, że pamiętają Polonezy ze swojej młodości. Może kiedyś takiego mieli, bo to przecież kiedyś były bardzo tanie samochody. Może niektórzy wspominają dobrze, inni źle, ale pewnie mają jakieś wspomnienia. I to jest właśnie ten element nostalgii, który w Polonezie króluje. Dobrze, to teraz pozaniżajmy prestiż na jednym osiedlu. Widziałem tutaj wcześniej jakieś Camaro nowe Mercedesy, także wjedźmy tu Polonezem, to będzie dobre. Albo tu nie ma regulacji fotela na poziomie wysokości, co jest bardzo prawdopodobne, albo tego nie znalazłem, ale wątpię, żeby było. Więc podczas przejazdu przez różne progi spowalniające i tego typu hece, moja głowa zderza się z podsufitką. No pewnie widzicie, jaki siedzę trochę skulony, chociaż jestem pozytywnie zaskoczony drewnianymi koralikami na fotelu. Myślałem, że to będzie coś takiego uwierającego w plecy podczas jazdy. Ale jednak jest to faktycznie dość komfortowe. Co prawda same fotele parciane, w sumie materiałowe, pewnie zapewniają lepsze trzymanie ciała na zakrętach, ale jednak te koraliki są wygodne. Trochę się ślizgam, koraliki też się trochę ślizgają po materiale foteli. Jestem pozytywnie zaskoczony. Nie miałem okazji wcześniej takim próbować. To widzę, było upalane. Jest fajnie. Szerokim wcześniej nie miałem styczności jeździć. Jeździłem Karo, którego film widzieliście. Jeździłem Trakiem, którego filmu nie ma. Może kiedyś będzie. Ale muszę tutaj powiedzieć zdecydowanie, że szerokie atu na monowtrysku prowadzi się w sposób bardzo cywilizowany. Naprawdę, spodziewałem się takiego polonezowatego, polonezowego braku precyzji, czegoś takiego, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Nie, dobra, przymknę trochę, bo teraz to mnie pewnie w ogóle nie słyszeliście. Jednak nie kładzie się na zakrętach. No jest szerszy, więc no jest stabilniej. I poza brakiem ergonomii w pozycji siedzącej, to tutaj jedyne, czego można się przyczepić, to tego, że to jest silnik OHV. Naprawdę. Poza tym to jest dość współczesny pojazd. To jest 96 rok. No i faktycznie, nie będzie dorównywać samochodom pokroju, no już nie powiem, Mercedesa, BMW, no takiego Volkswagena. To nie jest Volkswagen. To jest FSO. To czuć, to jest wyraziste, ale to nie jest zły samochód.
O, a tutaj nie zobaczycie chyba, a zobaczycie, bo stoi na lewym. Pokaretkowa kaczka. Patrzcie, jest piękna. Na pewno widzieliście. Czy wiem, co mówię? Może. Czy dam mu miodu? Nie. Może. Nie wiem, za chwilkę sobie wyjedźmy na drogę o jakimś podwyższonym standardzie prędkości. Co jeszcze muszę powiedzieć, właśnie nie mówiłem wam tego wcześniej przy mówieniu o wnętrzu. Tu jest zegarek analogowy na desce rozdzielczej. O, teraz też słychać. To może jak się zaraz gdzieś zatrzymam, bo teraz już zielone się zapaliło. Bardzo fajnie słychać, jak sobie cyka. To jest świetne, podoba mi się to. Cykający zegarek na desce rozdzielczej. To przecież jak w tym, jak w Maserati, gdzie są te zegarki. Czy nie, no dobra, do Mondeo porównywać nie będę. Ale analogowy zegarek, który fajnie sobie cyka mechanizmem. To jest fajne. Chociaż weźmy pod uwagę, że w tych latach, no jednak Atu produkowali w latach 96, 98, no to jest 96. No to w tych latach już były cyfrowe zegarki w samochodach. No. To muszę też pochwalić widoczność w każdym kierunku, bo jest bardzo dobra. Maskę widzę całą, widzę, gdzie się przód kończy. Co prawda tyłu nie widzę, więc znaczy widzę tam, gdzie się kończy tylna szyba, ale nie widać klapy bagażnika. W lusterkach bocznych też średnio, więc tutaj jednak po prostu trzeba mieć na uwadze, że się jedzie sedanem. Poza tym naprawdę widoczność jest bardzo dobra. Słupki są cienkie, no bo to jeszcze lata, kiedy to czy kierowca przeżyje po dachowaniu, czy nie, to nikogo za bardzo nie obchodziło, bo samochody są zrobione do jazdy, a nie do dachowania, nie? Także tutaj naprawdę muszę pochwalić widoczność, bo jest naprawdę bardzo dobra. Hamulce, no raczej w stylu spowalniacze, ale naprawdę takie Atu nie musi być zabawką na weekendy. Znaczy nie wiem, jak Polonez może być zabawką na weekendy, pewnie może być. Ale może być naprawdę samochodem do jazdy na co dzień. Co prawda trzeba wziąć pod uwagę spalanie, że mimo tego, że to jest to 1.6, no to myślę, że dyszkę wciągnie spokojnie w mieście. Ale poza tym to jest naprawdę przyjemny samochód. Do tej pozycji za kierownicą, co jest ta kierownica taka trochę wchodząca w kolana, to kolano wchodzące w drążek zmiany biegów i tak pedały wąsko i trochę przesunięte, do tego można się przyzwyczaić. Precyzja układu kierowniczego być może jest bezwładność, jest trochę luz. No i tak sobie można pokontrować w czasie jazdy. No, o, no skręciłem, żeby ominąć studzienkę, a samochód dopiero po chwili stwierdził, że rozważy mój wniosek o rozpoczęcie manewru omijania. Mimo to, no kurde, no nie jest to jakoś skomplikowane do wyczucia. Da się to wyczuć. O, to jak stoimy na czerwonym, trochę tu postoimy, zanim to skrzyżowanie, to wam pokażę, jak cyka zegarek. Mam nadzieję, że to słyszeliście. No ja to słyszę siedząc tutaj, więc podejrzewam, że jak wam przyłożyłem mikrofon do zegarka, to będzie słychać. Licznik pokazuje 35 567 km. Ruszenie bez najmniejszych trudności. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak tutaj łatwo można wyczuć sprzęgło. Do czego mogę się jeszcze przywalić? Zdecydowanie do umiejscowienia manetki od kierunkowskazów i manetki od świateł długich. Dlaczego długie są dłuższe od kierunkowskazów? No nie wiem i nie pamiętam, w którym samochodzie. Chyba w Cinquecento Poldon Postinga przypadkiem włączyłem długie zamiast kierunkowskazów, ale nie jestem pewien. No cóż, no tak jest, do tego trzeba się przyzwyczaić. Faktycznie obejmując kierownicę lewą dłonią w pozycji za 15, no bo wiadomo, to można sobie położyć tak. No nie polecam, ale tak jest dosyć wygodnie. I trzymając to jest faktycznie pod palcami, a trzeba się trochę wychylić, żeby długie włączyć. Nie jest tu cicho. Jest tu trochę fizycznie. Tym mi się naprawdę dobrze jeździ. Ja tutaj pan złotówiarz sobie wjeżdża i my sobie jedziemy za panem złotówiarzem. No to, tak mam wrażenie, że ta dwójka czasami za bardzo wyjść nie chce. Szersze zawieszenie czy monowtrysk. No jednak to już dąży do bardziej współczesnych pojazdów. Nadal jest to samochód zacofany konstrukcyjnie jak na swoje lata, ale jest on akceptowalny zarówno pod względem prowadzenia, jak i nadążania za współczesnym ruchem ulicznym. Dobra, także dawajcie znać, czy podzielacie moje zdanie, że Atu minus najlepsza buda, czy raczej zgadzacie się z Poldon Postingiem. Mareczku, pozdrawiam cię stąd bardzo serdecznie, który twierdzi, że Atu plus to najlepsza buda.
Ja się z nim nie zgadzam. Z tego miejsca żegnam Was bardzo serdecznie, bardzo cieplutko. I no i co? No i widzimy się w kolejnym teście. Co to będzie? Ja wiem. Wy jeszcze nie wiecie. I bardzo dobrze, niech tak pozostanie. Także trzymajcie się. Widzimy się tradycyjnie za tydzień w poniedziałek o godzinie 18. Także trzymajcie się, a ja tu dalej upalam OHV. Cześć!